Tak jest, moi kochani, przyszedł czas, aby przejść kolejny escape room w Fortnite. W dzisiejszym odcinku będę uciekał przed tsunami moim Demogorgonem. Mało tego, moi drodzy, mało tego, dzisiaj możecie wygrać jeszcze przecudowną figurkę Skulltropera z sierpem oraz LKM-em Saf Piłą. Moi drodzy, kartonik oczywiście jeszcze podpiszę, wrzucę autografik. Co zrobić, aby wygrać taką figurkę? Zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem, subskrybować kanał, no i co najważniejsze, wspierać z kodem FARRELL w sklepie Fortnite. Nie zapomnij też napisać w komentarzu swojego niku, ponieważ zwycięzcę losuję spośród komentarzy. Przygotowałem jeszcze dla Was bonus, za każdy 1000 łapek dodaję spośród komentarzy 5 osób do moich prywatnych znajomych grze Fortnite. Ja już nie przedłużam i zapraszam na Tsunami Escape Room. Okej, moi drodzy, lecimy z tym escape'em Disaster Escape, czyli nieszczęście, ucieczka, połączmy to razem, nieszczęśliwa ucieczka, tak? Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Jak widzicie, mam Demogorgona, zobaczcie, jaki on jest przesłodziutki. Dostałem tego skina od mojej widzki, The Longs, pozdrawiam. Słuchajcie, jeżeli macie Demogorgona, zostawiajcie łapeczkę w górę, jeżeli Wam się też on podoba. Ja jeszcze nim nie grałem, dlatego dzisiaj go wybrałem, żeby sobie troszeczkę nim pograć. Jak widzicie, musimy zbierać takie secret orby, które są ukryte na mapie. Dobra, zaczynajmy. Będziemy prawdopodobnie dzisiaj uciekali przed... Wow, tsunami. Tsunami, jak widzicie, tutaj mamy lepki lasek, który został już zalany przez wodę i... Dobra, możemy przejść. Mamy pierwszego orba. Nieźle, zobaczmy, co się dzieje tutaj w domku. Czy mamy... Ej, możliwość zejść na dół, czy nie? Nie, jest jakaś... Chyba... Nie, można. Jest niewidzialna ścia... Dobra. Wiemy, że nie wolno dotykać wody, ponieważ się utopimy. Gdzie się zrespiłem? Na dachu. Przeskoczmy teraz na ten wóz policyjny. Wiem, moi kochani, że wy uwielbiacie, jak FARRELL się męczy z różnymi dziwnymi mapkami, escape'ami bądź też dead runami. Więc zostawcie pod tym odcinkiem tak 10 tysięcy łapek w górę. Będę wam naprawdę mega wdzięczny. Pod ostatnim odcinkiem prawie dobiliście 20 tysięcy, a ja powiedziałem, że jeżeli dobijecie 20 tysięcy, zakładam TikToka i słowa dotrzymam, więc zostawiajcie łapeczki w górę. Wow! Właśnie ja rozmawiam z wami, a nawet nie zwróciłem uwagi, że poniosłem sobie granat impulsowy. Po co mi ten granat impulsowy? Czyli musimy gdzieś się dostać. Gdzie? Na helikopter. Nie na helikopter. Czekaj, tutaj mamy... Drut telegraficzny. Nie! Zrobiłem to źle. Ała, mój Demogorgon troszeczkę na pewno to odczuł. Nie tędy droga. Skoro za daleko polecieliśmy, to musimy to zrobić tak, o, hop. Dokładnie, rzucić sobie troszeczkę prędzej impuls i musimy gdzie trafić? Na helikopter czy tu? Nie, tam mi się wydaje, hop. FARRELL, leć! Jest, mamy pierwszy checkpoint. Level 2 fire, be careful. The fire zadaje jeden damage'a, tak? Ała, ja przecież Demogorgon jestem, czemu mnie ogień zjada? Halo? Dobra, nie wiem. mamy orba pierwszego. Szybciutko go zbierzmy, super. Misja zakończona, teraz wejdźmy sobie do tej chatki, szukajmy jakiejś gieśnicy, co jest? Halo, łóżko, here. Dymy, here. Gdzie mam pójść? Otwórzmy może drzwi w drugą stronę. Gdzieś skoczmy na dach, co? Nie, nie da się. Nie da się tak totalnie wskoczyć. Ała, 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 coś strzela cały czas, nie wiem. Jak mam się w ogóle tutaj poruszać, wydostać się stąd? O co tu chodzi? Jeszcze raz, zobaczmy. Czekaj, jest jakieś przejście, czy to nie tędy? Czy to nie tędy? Tutaj jest zakaz tańczenia. Halo, Demogorgon się zaciął. Dobra, FARRELL, uciekaj stąd. Bo zginiesz, 52% HP. 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Game over, dobra. Nie odnalazłem drogi niestety. Nie, no nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze raz kolejna próba. Ej, to jest niemożliwe, żebym nie mógł gdzieś wskoczyć. No przecież halo, to jest ten zakaz tańczenia. I to mi coś mówi, że chyba... Nie. Naprawdę? Przecież ja tu byłem przed chwilą, utknąłem w tym oto miejscu. Nie widziałem w ogóle, że tu jest przejście. Dobra, przeszedłbym to za pierwszym razem. Ale teraz, moi drodzy, uwaga. Tsunami, outturn it to survive. Wyprzeć tsunami, żeby przeżyć. Halo. Dobra, gdzie jest te tsunami? Woo! Plaża. Słońce. Lasy iglaste. Woo! Tsunami. Kurde, zjadło mnie.
Naprawdę te tsunami jest szybkie. Halo, mam tylko 50% HP. Kurtyna, przepraszam, tsunami bije po 60. Jeżeli gdzieś się zatrzymam, źle podskoczę, prawdopodobnie zginę. Wow, wow. No, właśnie o tym mówiłem. Lecimy. Tego, środeczkiem, normalnie. Na wprost, jest to naprawdę... lag. Okej, panie tsunami, zróbmy to jeszcze raz, postarajmy się to przejść. Moi drodzy, mam nadzieję, że teraz mi się uda, bo naprawdę już mam delikatnie tego dość. Hop, hop, jest, dobrze, do końca, Farel, do końca. Okej, panie tsunami, miarka się przebrała, teraz mnie nie dogonisz, teraz już mam ścieżkę opracowaną, znam ją jak własną kieszeń. O tym właśnie mówię! O tym właśnie mówię i szybko jeszcze orba zahaczyć! Woo! A nie mówiłem, że tak będzie? Nie mówiłem, że tak będzie? Teraz możemy sobie na spokojnie zwiedzić tutaj całą kanciapę, co tu się wypławia. Chyba nic już nie ma w takim... O, myślałem, że jakiś bonusowy stage. W takim razie lecimy dalej. Odbijacz. Boom! Co? Co tak słabo mnie odbiło? Kolejna mapa. Earthquake has made the sinkhole. Trzęsienie ziemi zrobiło dziurę. O. Okej, okay, to wskoczmy do tej dziury. Wow! Wow! Ej, czemu macie tu... Ale brudna to... Ale... Toaleta była brudna. Po pierwsze mi się noga na niej poślizgnęła. Po drugie, primo ultimo. Czy to jest dropper? Czy to jest po prostu... Trzeba zejść po tych wszystkich dziwnych gałęziach. Toaletach? Ruach? Ruły, dobra. To chyba, wiecie co, po prostu trzeba zejść. To nie jest dropper. Lata ręka, nice. No, no, no. Mam, czy żyję? Wow, 8 HP tylko. Dobra, proszę cię, panie znaczku z drogowy, bądź tak łaskawy i mnie złap na rączki. Dobrze, kocham cię. Nie, nie. Ja rozumiem być cierpliwym, ale Demogorgon, skacz ładnie, bo inaczej zamknę cię w tym portalu, a czwartego sezonu Stranger Things nie będzie. Uwierz mi, już nie powrócisz. Więc radzę ci skakać prosto po tych latarniach. Masz szczęście, że przeżyłeś. Bo inaczej... Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie będziesz ładnie skakał po tych znakach, to przyjdzie w końcu Nastka ze Stranger Things i zamknie znowu cię w tym portalu albo zrobi z ciebie galaretę jak zawsze, więc proszę cię, skup się, traf tamte koryto, wariacie. To nie jest koryto, ja myślałem, że to jest koryto, dobra. Tak nisko jeszcze nie upadłem, że tak powiem. Lecimy teraz, jesteśmy na znaku drogowym, przepraszam, światłach. Ała! I co? Mam niby tu wskoczyć, tak? I co? I potem niby na to. I że niby nie spadnę. Zostawcie łapkę, jest okej. Jest superancko, ała, mało HP. I co? Gdzie? Co? Gdzie? Do ruły? Mam wejść? Jak? Kiedy? Z kim? Po co? Nie, zaskakuję tu. Dobrze. I co teraz? Hop! Nie, 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 nie! Nie róbcie mi tego! I że niby mam przeskoczyć tam! Yeah! Woo. Nice! Erupcja wulkanu. Proszę cię, nie spadnij, Demogorgon! Jezuniu! Myślałem, że spadnę, że będzie jakaś niewidzialna ściana bait i było na przykład wejście w innej stronie. Rozumiecie o co chodzi? Z innej strony, przepraszam. Okej. Okay. Erupcja wulkanu. Znajdź 4 ukryte przedmioty. No aha. No i wow, jak to jest przecudownie zrobione. No i co, jak inne pewnie. Nie, podpaliłem się lekko, dobra. Czyli moi drodzy, musimy znaleźć 4 ukryte przedmioty, aby uciec z tej mapy po prostu. Moim Demogorgonem. Na przykład uciec z tego równoległego wymiaru, w którym oni żyli.
i chcą się dostać do naszego wymiaru teraźniejszego. Chyba że coś pokręciłem w tej całej historii, no to wybaczcie. Lecimy. Coś mi się wydaje, że trzeba wejść i tutaj... Au, au! Zobaczyć, co się dzieje. I jest coś napisane. Halo, przepraszam, proszę stanąć, mamy bounce pad. Okej, poczekajmy sobie na jeszcze jeden właśnie bounce padzik. Super, dziękuję. Przejdźmy się dalej może tą lawą. A tutaj niestety nic nie ma. Dobra, skoro rozwiązaliśmy pierwszą zagadkę, jak się stąd wydostać? Tego na razie jeszcze nie wiem. No stań, Demogorgon, wariacie. Dobra, jakoś się udało stąd wydostać. Wskakujemy i sprawdźmy, gdzie mamy teraz użyć tych bounce padów. Ale jeszcze prześwietlmy sobie na przykład tą świetlicę. Jak prześwietlamy, to niech be... What the hell? Aha, bug, tak? Koniec mapy, XD. Dobra, w takim razie tam nie zaglądajmy, to jest backstage. Mamy pierwszy ukryty przedmiot. Coś mi się wydaje, że tutaj w furgonetkach może być jeszcze kolejny ukryty, ale jak widzimy, niestety nie ma. Farelowi jak zawsze źle się wydawało. Fajny ten wulkan, powiem wam, że tym Fortnite coraz lepsze robi te ała. Mapki nie są wcale takie złe. 9 HP, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Najgorzej. Wow. Ta wieżyczka jest tutaj naprawdę jakoś dziwnie podejrzana. Więc przejdźmy się na górę. Z pewnością trzeba u góry będzie postawić bounce pad. Czy są jeszcze jakieś schody wyżej? Halo. Nie no, musi coś tutaj być. Rozejrzyjmy się jeszcze w koło, bo to jest aż niemożliwe. Żeby nie można było postawić nigdzie bounce... Bounce pada? Czekaj, mordo. Jebabadu! Tego się nie spodziewałem. Co? Przyspieszacz jeszcze dodatkowo mam. Wow, mamy przyspieszacz i mamy bounce pad. Dobra, lecimy. Patrzcie, jak mój demogorgonik zapierdziela. Okej, mamy zwolnienie i co? Co jest? Nie wiem, nie mam pojęcia kompletnie. Wejdźmy jeszcze raz na tą dziwną rurę, która prawdopodobnie... Nie, nic nam nie zrobi. Wow! Ty, dobra. Dobre to było. Weźmy sobie teraz na ten daszek, skoro tamto to było bait. To gdzie mamy iść do jasnej ciastej? Krzesło. Na pewno się nie da wskoczyć. Te krzesło nie powinno tu stać. To nie jest po to, żeby ono właśnie nam pomogło wskoczyć. Tak fabuła nas nie prowadzi, to nie o to chodzi. Jeszcze raz, weź wskocz w końcu, bo ci zaraz demogorgonik nogi płamie i co? No i nic. Dobra, rozejrzyjmy się, bo już naprawdę powoli tracę nerwy. Ej, schładzacz, tam mamy schładzacz. Aha, super, 90, no i pięknie mamy schładzacz, mamy 3 itemy. Dobra, szukamy kolejnego itemu, skoro już przeszukaliśmy całą mapę w koło. Obejdźmy teraz wulkan w koło, no nie wiem, sprawdźmy, może coś tutaj się dzieje. Z pewnością tak jest, że to tak, albo jak wyrzuca nas wulkan. Gdzieś jest jakaś półka skalna, gdzie został ukryty ostatni item. Tak mi się wydaje, wiecie? Że tak to działa. Nie wiem. Zobaczmy, czy po prostu... Yes! Wiedziałem! Wyście IQ, wiedziałem, że tutaj coś będzie. Teraz się zastanówmy... Co? Muszę rozwalić tym działem, żeby się wydostać, później się poślizgnąć i się odbić. Dobra, przecież widzę, ja chodzę, kręcę, szukam się, nie wiem co mam zrobić, przecież jest napisane jak byk. Bouncer. Jest i bouncer. Let's go. Mamy bouncera, ja nie wiedziałem, w którym miejscu mam to rozłożyć. Czemu ja się nie rozejrzałem bardziej po tej mapie? Mamy przyspieszać. Speedbust. Dobra. To jest ostatnie chińskie ostrzeżenie. Jeżeli teraz postawisz źle tego bounce pada, masz szczęście, że ci się udało, to bym cię tym kilofem normalnie zatłukł. Ice pad. Dobra. Zarąbisty fail, musiałem jeszcze raz biegać tam na górę po tego bounce pada. Raczej speed pada. Oh no. Oh no, 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 no. Hello, mordo. Co? Co on, Robocop? 19 HP mi zostawił. Dobra. Let's go! Woohoo! Udało nam się, moi kochani!
ukończyć tą przekozacką mapę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, wspierajcie z kodem FAREL w sklepie Fortnite. No i co najważniejsze, subskrybujcie kanał, ponieważ takie odcinki z Fortnite'a będą się u mnie pojawiały do końca świata. Zobaczcie, co to wypadło. Kozacka lama, ciupaga dziadka mroza, co to jest? Jakaś flaga, granatnik. Poczekajcie, zróbmy jeszcze na koniec tylko zadymę jakąś. Tak jest, zadyma ostra. Odchodzę z hukiem. Elo!